Trailer rozpoczyna się w Meksyku. Na ekranie pojawia się Eddie w hawajskiej koszuli, w spodenkach i bez butów. Dokładnie w takim stroju już go widzieliśmy, ale zanim to, cofnijmy trailer o dosłownie 3 sekundy. To, co rzuca nam się w oczy, to ogromne graffiti na budynku po lewej stronie. No te pierdas, taki napis widnieje na tej ścianie. W przetłumaczeniu oznacza to nie zgub się, co idealnie pasuje do momentu, w którym ostatni raz widzieliśmy Venoma. Posłuchajcie. Pod koniec filmu Venom 2 Eddie z Venomem chillowali bombę w jakimś domku na plaży, właśnie w tej hawajskiej koszuli, spodenkach oraz bez butów. Rozważając nad tajemnicami Maximilianu w serialu, Venom postanowił pokazać Eddiemu ułamek wiedzy, jaką posiada na temat całego roju symbiotów. To jest ważny moment, ponieważ to właśnie teraz Eddie, którego znamy z filmów, poznał postać Petera Parkera jako Spidermana, gdyż pośród wiedzy Venoma znajdowały się też inne jego wersje z innych wszechświatów, które znały Spidermana. W tym momencie w równoległym świecie Doctor Strange rzucił zaklęcie, które miało sprawić, że każdy, kto zna Petera Parkera jako Spidermana, o nim zapomni. Jednak dzięki Peterowi doktorek dał dupy, a zaklęcie sprawiło, że każdy, kto znał jakąkolwiek wersję Spidermana, będącego Peterem Parkerem, został przyciągnięty na Ziemię 616, czyli do MCU. A jako że Eddie właśnie poznał postać Petera, również został przeniesiony. Doctor Strange w Spider-Man No Way Home odwrócił zaklęcie, a wszyscy, którzy zostali wciągnięci do MCU, wrócili do swoich wszechświatów. Dlatego też w scenie po napisach w tym filmie widzimy ponownie Eddiego, ponownie w tej samej hawajskiej koszuli. Jednak tym razem zdążył już wypić kilka małpeczek. W końcu siedział w tym barze przez całą fabułę No Way Home. Barman opowiada mu o zielonym stworze, mając na myśli oczywiście Hulka, czy o metalowym gościu latającym po niebie, czyli Iron Manie. W tym momencie doktorek, już nie pieprząc zaklęcia, sprawia, że wszyscy wraz z Eddiem zostają odesłani do swoich wszechświatów, a my lądujemy na początku naszego trailera. Także napis "nie zgub się" jest tutaj jak najbardziej trafiony. W oddali widzimy pick-upa, który przewija się przez cały trailer. Jak się później dowiemy, należy on do bazy wojskowej, w której armia Stanów Zjednoczonych trzyma schwytane symbioty. W kolejnej scenie widzimy Eddiego wciąż w tym samym stroju, wyważającego przy pomocy ręki Venoma drzwi do pomieszczenia, w którym jest kilka piesków uwięzionych w klatkach. Do tego momentu Eddie dorobił się już butów, a są to kroksy. Poza nimi w pomieszczeniu jest również czterech gości ze spluwami. Venom się z nimi rozprawia, łapie ich, a w tym momencie chłopaki próbują zgrać się, aby wypowiedzieć Jest to nawiązanie do pierwszego filmu i sceny, kiedy chłopaki nastraszyli rabusia próbującego okraść sklep pani Chen. We are Venom. Jednak w przypadku trzeciej części Venom jest chyba zbyt podjarany tym, że zaraz wszamie sobie kilka mózgów i nie może zgrać się z Eddiem. A, no i Eddie zakosił temu gościowi te kowbojskie laczki. W tym momencie w tle zaczyna lecieć lekko zmodyfikowana piosenka Space Oddity wykonana przez Davida Bowie. Piosenka ta idealnie dopasuje, gdyż opowiada o astronaucie majorze Tomie, jego podróży w kosmos i tajemniczym zaginięciu pośród kosmosu. To może zwiastować, że Venom, walcząc z całą chmarą symbiotów, które przybędą na Ziemię, o czym dowiemy się w dalszej części trailera, będzie musiał polecieć na Klintar lub go tam zabiorą. Miałoby to sens, ponieważ Venom 3 The Last Dance ma być ostatnim filmem z trylogii. Piosenka również opowiada o autodestrukcji i alienacji człowieka, jego zagubieniu i niepewności. To również wpisuje się w nadchodzący film, jako że Venom przeniósł się dwa razy w multiversum, usłyszał historię o Avengersach i być może czuje się z tym wszystkim lekko zagubiony. Dalej przenosimy się do bazy wojskowej. Z tego ujęcia widzimy pick-upa z początku trailera. Samochód wjeżdża w sam środek jakiegoś wodospadu z kamieni i pyłu. Na ekran wjeżdża aktorka Juno Temple, która w tym filmie zagra rolę Payne, lekarki, która strzeże tajemnicy i wiedzy na temat życia pozaziemskiego symbiotów. Payne ma na sobie koszulkę z napisem Roswell 1947, Nowy Meksyk i wizerunkiem, które przyjęliśmy jako statek kosmitów. To wszystko jest świetnym przyłożeniem się twórców do detali i pokazania, że wszystko kręci się wokół kosmitów. Posłuchajcie. Symbioty pochodzą spoza Ziemi, więc w prostym języku są kosmitami. Baza wojskowa gdzieś na środku pustyni wygląda, jakby miała być nawiązaniem do Strefy 51, czyli oficjalnie amerykańskiej bazy wojskowej służącej do testów nowych sprzętów. Jednak na całym świecie kojarzona jest jako ściśle tajna placówka, która ukrywa UFO. Kolejny aspekt to koszulka lekarki, która nawiązuje do incydentu w miejscowości Roswell 2 lipca 1947 roku. Incydent, który prasa szybko w tamtym czasie uznała za rozbicie się statku należącego do istot pozaziemskich. Armia Stanów Zjednoczonych szybko zdementowała te plotki, mówiąc, że była to katastrofa balonu meteorologicznego, jednak teorie spiskowe na ten temat krążą do dzisiaj. Obok lekarki widzimy aktora, który w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness grał postać Barona Mordo. W tym filmie na pewno nie jest wrogiem Doctora Strange'a, a jakimś wysoko postawionym, ludzkim żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych. Co prawda, jesteśmy w innym uniwersum niż najbardziej znane od Marvela MCU i ten gość mógłby być jakąś odmianą Barona Mordo, jednak ze względu na umowy między Sony a Marvelem, umieszczanie postaci MCU w filmie nie dotyczącym Spider-Mana byłoby bardzo kosztowne. Więc możemy śmiało założyć, że jest to tylko ten sam aktor, grający całkowicie inną rolę. Przechodzimy do kontynuacji sceny przy barze ze Spider-Man No Way Home.
Na koniec tego filmu Eddie, przenosząc się z powrotem do swojego uniwersum, pozostawił na stole resztki Venoma. Pamiętajmy o tym, że te resztki Venoma oraz ten bar znajdują się na ziemi 616, czyli tam, gdzie rozgrywa się MCU. Barman wystawił do nich dłoń, jednak w ostatniej chwili nasz wojskowy go chwyta. I tutaj pojawia się problem. Aktor grający w Venom 3 żołnierza w MCU grał Mordo. Jakim więc cudem przy barze na ziemi 616 jest on żołnierzem? W ogóle jakim cudem przeniósł się do innego uniwersum? Wszystko w trailerze mówi nam, że jest to koniec Venoma, a przynajmniej koniec Venoma w połączeniu z Eddiem. Po pierwsze, zostało już powiedziane, że Venom 3 Ostatni Taniec, co również sugeruje tytuł, jest ostatnią częścią konkretnie tej historii. Po drugie, lekarka i wojsko zajmuje się chwytaniem symbiotów. W dalszych scenach widzimy, że śledzą oni za pomocą kamer Eddiego, prawdopodobnie po to, aby schwytać Venoma. W późniejszych scenach widzimy, jak pod wodą rażą Venoma prądem. Elektryczność to słaby punkt symbiotów. Wojskowi chcą osłabić i zmusić Venoma, aby opuścił swojego hosta, aby ci mogli go schwytać. Nawet plakat promujący film pokazuje rozdzielającego się Venoma od Eddiego oraz napis "Póki śmierć nas nie rozłączy". Trailer rozpoczynał się w Nowym Meksyku. To tam prawdopodobnie wojsko polowało na Venoma, jednak wstępnie udało mu się uciec. Widzimy Eddiego podróżującego busem aż do momentu, kiedy wskoczył w garniak, już nie na pustyni, a w większym mieście. Widok z góry na miasto mówi nam, że jest to Las Vegas. Eddie wchodzi do kasyna, co również zwiastuje nam Vegas, gdzie zaskoczony spotyka panią Chen, którą znamy jako sklepikarkę z dwóch poprzednich części Venoma. Ostatni raz jednak mogliśmy ją zobaczyć nie w Venomie, a w Spider-Man Across the Spider-Verse, kiedy to Spot podróżował sobie po różnych uniwersach. Przenosimy się do jakiegoś laboratorium, gdzie nasz wojskowy jest ubrany w kombinezon izolacyjny, a na ekranie pojawia się detektyw Mulligan, zamknięty w jakimś szczelnym pomieszczeniu, wyglądający jakby wszedł w niego symbiot. Detektyw Mulligan to postać, która w komiksach stała się hostem dla potomka Carnage'a, czyli Toxina. Na zakończenie filmu Venom 2 widzimy detektywa Mulligana, którego oczy zmieniły się na mocno niebieskie, a on mówiąc do siebie zapytał: "Monsters". Bardzo możliwe, że w tym filmie Mulligan stanie się właśnie hostem dla Toxina. Wracamy do podróży Eddiego w tajemniczym busie. Widzimy w nim aktora Rysa Ifansa, który był jaszczurem w Niesamowity Spider-Man zagranym przez Andrew Garfielda. Kurt Connors w tym filmie miał tylko jedną rękę. Natomiast w Spider-Man No Way Home, kiedy go wyleczono i odesłano do jego wszechświata, zobaczyć możemy, że Dr. Connors ma obie ręce. Albo jest to prawdziwy Kurt Connors tuż po wydarzeniach w No Way Home, co zgadzałoby się z chronologią i wydarzeniami dotyczącymi Venoma, albo jest to tylko aktor wcielający się w rolę przypadkowego hippisa grającego na gitarze. W pierwszym przypadku oznaczałoby, że akcja Niesamowitego Spider-Mana, granego przez Andrew Garfielda, dzieje się w tym samym wszechświecie, co akcja wszystkich filmów o Venomie. To ponownie byłoby mega ciekawe, gdyż aktor grający jaszczura w Spider-Manie w wywiadzie z 2021 roku na pytanie, z kim chciałby zawalczyć, odpowiedział, że z Venomem. Naprawdę nie wiem, co będzie się działo w tym filmie, ale mamy dużo aktorów grających w filmach MCU czy innych tworach Marvela pewne role i pojawiających się w tym trailerze jako nie do końca wiadomo kto. Fotel, na którym siedzi Eddie, ma na sobie wzór sześciokątów, prawdopodobnie nawiązujących do tych samych sześciokątów, które widzieliśmy w multiversum w filmie Spider-Man Across the Spider-Verse. Venom mówi do Eddiego, że jego dom ich znalazł. Widzimy atak symbiotów na ziemię oraz detektywa Mulligana mówiącego, że dopóki Venom żyje, wszystko i wszyscy będą skończeni. Następnie widzimy dwie kobiety z małym chłopcem. Te kobiety widzieliśmy wcześniej w vanie, którym podróżował Eddie jako kierowcę i pasażera. To co jednak najciekawsze, to ten chłopak. Krąży plotka, że w trzeciej części Venoma ma wystąpić 10-letni Peter Parker. Ludzie po zobaczeniu trailera są nakręceni, że ten chłopak był właśnie jakąś wersją, jakąś odmianą młodego Petera Parkera. Krąży również plotka, że w tej części Venom będzie chronić młodego Petera Parkera przed Toxinem. Przenosimy się ponownie na jakąś pustynię i widzimy, jak Venom wchodzi w konia. Jakkolwiek to nie brzmi. Oznacza to, że Eddie podróżując na tej pokręconej kombinacji konia z Venomem jest zwykłym człowiekiem. W pewnym momencie Venom zeskakuje z góry, a Eddie nie dając rady się utrzymać, wylatuje w powietrze. Venom wyciąga wtedy swoje dwie macki i przyciąga Eddiego do siebie. Jest to ten sam zabieg, który mogliśmy zobaczyć w pierwszej części trylogii. Venom sterując motocyklem wybija się wysoko ponad ulicę, a Eddie w ten sam sposób wylatuje wyżej niż motocykl. Jednak jako iż Venom jest teraz w Eddim, a nie w koniu, to swoimi oślizgłymi mackami przyciąga siebie do motocykla, a nie Eddiego do konia.